Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i dzisiaj nagrywam dla was bardzo spontaniczny vlog. Dzisiaj jest impreza urodzinowa Marcina i ja nienawidzę w sobie tego, że ja zawsze wszystko ostawiam na ostatnią minutę i ja wiem, że ja mam taką, że ja coś takiego robię, więc chciałam tym razem zapobiec temu i wcześniej się przygotować profesjonalnie, ładnie, wszystko, a ja nie mam nic. Oprócz dobrego pomysłu jednego, ale realizacja zero. Po pierwsze, nie mam kompletnie co ubrać dzisiaj, po drugie, nie mam prezentu. Mam pomysł na prezent, fajny pomysł moim zdaniem, aczkolwiek czemu ja tego wcześniej nie przygotowałam? Czemu ja na ostatnią minutę? Serio, dzisiaj są te urodziny o 19, a jest 13, a ja serio, no dobra, w każdym razie pomysł na prezent to jest taki, żeby zabrać Marcina gdzieś, polecieć z nim gdzieś, like me and him, nie wiem jeszcze w jakie miejsce, to my ustalimy później w dzisiejszym dniu. W każdym razie chcę mu właśnie trip, w sensie podróż gdzieś z nim i chciałam też mu dać coś namacalnego, jakoś coś pamiątkowego, coś co on może sobie, nie wiem, forever trzymać, nie wiem, gdzieś w pokoju postawić, nie wiem. W każdym razie myślałam, żeby pójść do Tegera albo nie wiem, ten pomysł jeszcze jest nie sfinalizowany. W każdym razie lecimy trochę na spontanie, wiem po prostu, że chcę z nim gdzieś polecieć. Następny problem, outfit. I got nothing. To jest gruba impreza, okej? Okay? Tam będzie chyba 80 osób, wszyscy influencerzy i ich matki tam będą. I ja mówię wszyscy influencerzy i ich matki. Więc we gotta look fancy. Ah, shit, no. Zabieram was ze sobą na zakupy teraz. Jadę do Zary. Ja zawsze wszystkie swoje outfity mam z Zary. A potem pójdziemy szukać namacalnego prezentu dla Marcina. Okej, okay, guys, we gotta go. Serio. Ja w ogóle spałabym do 14, gdyby nie to, że wiertarka u góry sąsiadów mnie obudziła. Dzięki Bogu. What's going on? Aha, włosy. Włosy dzisiaj nie mam tłustych, aczkolwiek nie nadają się na rozpuszczone, więc zrobimy... Halo? I jak tam? No, ja już wychodzę za chwilę. No mi pokazuje, że za 10 minut będę. Dobra, okej. Okay. No to pa. Pa, pa. A, włosy. Okej, okay, więc kluczem jest taki brush, czy mam... Taki brush, nie? Bierzecie taki brush. Jak nie macie pomysłu na fryzurę, to to zawsze zadziała. Wyglądacie elegancko, classy, fancy, rich. I wyglądacie tak po prostu profesjonalnie, a nawet nie musicie się starać. Więc ja zawsze zmaczam leciutko ten brush i czeszę do tyłu. Czeszę. I biorę i robimy po prostu kitkę. Okej, w mojej głowie ta fryzura lepiej wyglądała. Czemu przez ostatnie dwa dni ona dobrze wyglądała, a dzisiaj ona wygląda jakby szła biegać. W każdym razie bierzemy wtedy szczoteczkę, też wodę albo żel, mam coś w oku. I doprawiamy all these little baby bitches, co chcą wyjść. Czemu to dzisiaj nie wyszło? No patrzcie, może dlatego, że mam twarz trochę opuchniętą jeszcze. Bo ja przed chwilą wstałam, dosłownie przed chwilą. Bierzemy troszeczkę hairspray i robimy... Żeby usztywnić wszystko tu. Dobre wieści, udało mi się zrobić fajną fryzurę. W sensie musiałam zrobić tylko kitka jeszcze raz, ale tym razem mi wyszedł. W każdym razie outfit to jest to, co ja ubieram, jak nie mam pojęcia co ubrać i muszę szybko się zrobić. Czyli spodnie, Berszka, koszulka jakaś Zara randomowa i ta czarna kurtka z Berszki i forsy. Dobra, Uber czeka na dole, więc idziemy na zek. Aha, muszę się jeszcze poflexować. No makeup. A więc, okej, okay, ja przyszłam przed chwilą z zakupów. Zakupy uważam za takie średnio udane, bo nie znalazłam żadnej sukienki kreacji, what the fuck, gdzie ja się wybieram? Żadnej sukienki na dzisiaj. Jedyne co znalazłam, buty, które przymierzałam dopiero przy kasie, więc nie wiem, czy one będą dobrze wyglądać. Zaraz wam pokażę. Dobra, wiecie co, zrobię wam mini haul, co ja dzisiaj kupiłam, okej? Okay? Pierwszy sklep to jest Berszka i w Berszce przede wszystkim kupiłam... Ja nie wiem, czemu ja kupiłam takie buty, one sobie tak stały, ja sobie myślę, damn, kind of cute, ja nie mam nic podobnego, nigdy nie miałam takich ubranych, więc może będzie coś innego. Ja je przymierzałam przy kasie dopiero, więc one tak, ja nie wiem, zobaczymy. Nie miałam, ale bardzo mi się podobały takie jeansy, one są trochę inne, bo miałam tutaj te paski, cute, zobaczymy później, jak one wyglądają. Miałam Marcinowi jego ulubiony ten, jak to się nazywa, conditioner. Jak jest conditioner po polsku?
Wiecie, na włosy, to gówno kosztuje 300 zł, okej? Okay? I ja to dam mojej siostrze, jeżeli by moja siostra to daje Marcinowi, bo ona się pyta, jaki prezent mógł kupić. I ja ciechłam do klasy po moją kredkę i ten pan mówi, wie pani co, bo pani kolega osobno był i chciał bardzo tą odżywkę, ale jej nie było, więc myśmy ją zamówili, ale on jeszcze jej nie odebrał, bla bla bla. Więc ja ją odebrałam 300 zł. What the heck, odżywka? A, kupiłam jeszcze w beczce coś takiego. Super, super cute. Patrzcie to. Little diamonds. Tylko jest jeden problem. Kompletnie nie wiem, co ja bym miała założyć na dół do tego. Birthday card. Bo chcę tutaj włożyć te bilety. Nasze bilety. Chciałabym z Marcinem gdzieś lecieć, wiecie. Just me and him in a cute little vibey. Wiecie, jakiś good vibes place. Nie wiem kompletnie, gdzie. Musisz zaraz szybko poszukać. Będę googlować. Najładniejsze miejsca w Europie. I tam polecimy. Potem poszłam do Urban Outfitters, bo myślałam, że znajdę tam jakąś sukienkę, aczkolwiek tak się nie stało. Ja kupiłam tam coś, co kompletnie nie miałam kupować, a mianowicie dresy. Dresy, które ja już kiedyś kupiłam, ale ja je zgubiłam, ale one były tak fajne, że musiałam je kupić drugi raz. I do tego bluzę. Bardzo zwykła, bardzo droga, w sensie nie warta swojej ceny. Ale fajnie wyglądała do tych dresów. A, i jeszcze kupiłam coś takiego, like a gold little chain. Super cute, super cute. To są moje zakupy na dzisiaj. One oceniam w skali 1 do 10 na takie 5 i 5, takie 5. Okej, ja muszę teraz szybko zacząć szukać biletu. W sensie muszę znaleźć jakieś miejsce, muszę znaleźć loty, muszę znaleźć hotel. Ja nigdy, nigdy nie kupowałam biletów. Ja w ogóle nigdy nie byłam na takich wakacjach. I ja na pewno nie jestem taka oh my gosh, ja nie jestem taka zorganizowana osoba. Ja nie umiem organizować takich rzeczy. Ja naprawdę ledwo umiem organizować wycieczkę do Żabki. Impreza jest za 3 godziny. Okej, czyli plan. Kupić bilety, zarezerwować hotel, wydrukować te bilety, wziąć prysznic, wysuszyć włosy, znaleźć jakąś sukienkę, ogolić się po prysznicu, bo muszę się ogolić, bo mam... Oh my gosh, that's a lot. Dobra. It's me, your girl Lexi, I am back. Jestem już po prysznicu, mam ubrane swoje nowe dresy. I słuchajcie, kupiłam bilet do... Pam, pararam. Trochę oklepane, ale... My lecimy do Włoch, do Neapolu, gdzieś tam, okolicy tam. Widziałam, że teraz mam takie bardzo ładne zdjęcia. And I was like, you know what? This looks cute. Let's make memories. Let's go over there. Więc kupiłam tam, kupiłam lot, kupiłam hotel. Marcin jest taki, że jemu strasznie się kupuje prezenty. On zawsze tak dziwnie reaguje, jak mu się prezent daje, to on tak, oh wow, dzięki, dzięki. Znaczy on nigdy nie okazuje tego i ja nie liczę dzisiaj na to, że on da jakąś ekscytację, chociaż I'm happy as fuck, bo będziemy mogli sobie lecieć razem, make new memories, have fun, a spontaneous cute little trip do Italy, how cute. Więc ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że on się też już cieszy. Dobra, więc ja muszę iść teraz suszyć łeb, ale zrobiłam make-up, basic normalnie, w sensie tak jak zawsze, tylko trochę więcej tapety. A, przyjechała moja siostra Tina i patrzcie, co ona ma ubrana, ona sobie kupiła tą samą bluzkę, co ja kupiłam i prawie dzisiaj założyłam. W każdym razie, dobra, ja teraz muszę wyprasować sukienkę i trochę włosy przeprostować i lecimy. Jesteśmy ein bisschen spóźnieni. Fun fact, ja nie umiem prasować, za cholerę. Okej, więc jest 19, impreza była na 19, jest na 19. So this is my outfit, if you don't like it, you can leave. Anyway, biała sukienka z Zary i buty z Bershki. Classy, cute, cała na biało. Anyway, nie wiem, czy tu się kończy vlog, bo ja nie wiem, ja was chyba nie wezmę tam, bo tam będzie dziwnie. Nie wiem, może z telefonu coś nagram, ale raczej tu kończy się vlog. To był bardzo dziwny vlog. Anyway, thanks for being here, widzimy się we Włoszech. Love you, bye! Ja przeżyłam, Marcin też przeżył. Party was a success.